Już. Już musimy ruszać. Mówisz tak, jakbyś ty miała zostać. To jest mój lud. Jak zostanę, część przetrwa. Więc my też pomożemy. Nie. Kiedy trzeba, będę gdzie trzeba. Kiedy chyba trzeba będzie. Czemu to jest jej lud, jak oni w ogóle nie wyglądają jak ona? O co chodzi? Nie umieraj tylko. Bo zaczynam cię rozumieć. Ale jej powiedział. Co ja nie umiem? Myślałem, że ja będę musiał nią sterować. A ja nie umiem grać modliszką. Aha, a ci se tak po prostu odlecieli z tej planety? Musisz na dwójkę, czy o co chodzi, Złotek? Bo stresujesz mnie. Może nałóż wodze swym nerwom. Co ja zrobiłem? Ten ryzykowny plan popada w straszliwą słabość. A Madonna miała być pośród nas. Ale ona wie, co robi. Madonna. Za jakie winy wpadłem w tak wyjątkowo wariackie towarzystwo? Czy on zajął mój pokój? A Kosmo nawet nie piśnie. Gród wciąż próbuje. A gdzie pan Złotousty? Zajął kwaterę Petera Quilla. Cóż to za dumna demonstracja dominacji. Nie zaczynaj. Zwykle bym milczał, ale jest nam potrzebny. Więc weź to ogarnij, Quill. I spróbuj go nie wkurzyć jeszcze bardziej niż jest. Jak ma to być bój na śmierć? Pogodzę się z wynikiem. Jak zginiesz, biorę spluwy. Nie zakładałabym, że Peter wygra walkę. Ostatnio w piątkę ledwo daliśmy radę. Wciąż nie wierzę, że złapał jedną z moich inteligentnych bomb. Ot tak! My już z nim walczyliśmy. Hej, Quill! Chyba jesteś w dobrym humorze. To, widać? Mam świetny pomysł na rozbudowę blastera. Chcę, żebym naprawił broń. Skoro ekipa jest razem i mamy chwilkę oddechu... O, cześć, Kasiu, dziękuję za... ...od 67 miesięcy, suwolo, suwolo. Słupka. Quill, ja wiem, że nie lubisz takich ckliwych rozmów, ale... Dzięki. Mówię serio. Kasia, grałaś? Świadomość tego, co ci robili na strażniku. Aż cała krew się we mnie gotuje. Mam teraz inną perspektywę. Daj spokój, to była tylko kałuża. Nie wiem, czy dałabym sobie z tym radę. Ratowałeś nam życie. Należy ci się pochwała. Gryzoń ocalił wam życie i byli jacyś naukowcy. Mam mnóstwo pytań. Zachowaj je na naszą następną wizytę w barze. Nie skończyłaś, a ja właśnie sobie pomyślałem, że jako, że ta gra wygrała za jakąś tam narrację, fabułę, czy nie wiem za co, to ja sobie skończę. Eleganckie ulepszenie, gotowe. Dobra, ja już wszystko ulepszam jeszcze. Niedużo mi już zostało do ulepszenia, więc jeszcze tylko 3 i będzie po... No i to jest robota najwyższa. Nawet nie wiem, co ulepszam, bo to mam, nie ma znaczenia. Dobra, co ja mam, gdzie ja mam iść? Super, ciosku, ja to mocny wykańczacza. Co znaczy rzuć się za pomocą F? Ja nawet nie wiem, co to jest. To co to? Czy ty właśnie... Zamknąłeś drzwi od lodówki. Tak, czasem to robię. Myślałem, że tylko ja to kiedykolwiek robię. Myślała. Ty, ale dalej mam ten dźwięk taki, że mi się przycisza. Nie no, mam już słuchawki. Nie, moim zdaniem to jest coś nie tak dalej z tym moim wpięciem kabla, wiecie? Chociaż jest lepiej niż było. Dobra, wsiadamy, lecimy. Gdzie my mamy lecieć teraz? Strażnicy Galak. Ale rzeczywiście długa jest ta gra. Ale to jest fajne, bo ona jest całkiem... Znaczy, ta historia jest taka bardziej filmowa niż niż growa, nie? Co to za wielki potwór z mackami? To czemu nie szło wywołać Kosma. Jestem Groot. Jak nie odpowiesz, to nas wyparują.
Zajmę się komunikacją. Radź sobie, stary. O Jezu, ten będzie gadał, to on jest najgorszy do gadania. Chwała wam, podróżnicy! Czy przyjęliście prawdę jej świętej obietnicy? Zaiste. Ja wiozę nieboszczki, żonę i córkę. I dziękuję matronie za jej dar. Niech wypełni się obietnica. Macie przypisane lądowisko. Niech wypełni się obietnica. To tak po prostu uwierzyli? Aha, to jest ta głowa tego Celestianina. A bo to był statek, tak, przynajmniej myślałem, że ten statek tego ma zamontowaną jakąś głowę. A to ta głowa to jest taka mała w porównaniu do tego statku. Może to tylko tak źle wygląda. Myślę, że będzie gorzej. Breaker zwiera zastępy, a świta świszczy nad światem. Szybciej nie wyląduje złot. Co do Flarka! A ten co robi? Ma się teraz za motyla! Nie dla niego bierność. Strażnicy Galaktyki. Oby tylko zajął kościół do czasu, aż znajdziemy Niki. Nie sądziłem, że zdołasz oszukać ochronę, mięśniaku. W oszustwach jestem całkiem niezły. Będziemy potrzebować czegoś więcej, żeby dotrzeć do kory kontinuum i uratować Niki. Wyjdź z Milano. Złotek się nam urwał. Może powinniśmy go, poszukać? Czasu jest coraz mniej. Musimy się skupić na tym, by ocalić dziewczynę. Drax ma rację. Oby Warlock zdołał narobić tamto nieco szkód. Zajmij się Milano, okej? Okay? Dopilnuj, żeby statek wciąż tu był, jak wrócimy. Myślę, że ta lama odegra kluczową rolę w grze. No to do dzieła! Czas ocalić Niki! Ojej, chyba będzie walka już na dzień dobry. Peter! Dobra, spokojnie. Ja się nimi zajmę. Obietnica matrony! Faryzeuszowej. Witajcie, podróżnicy! Przybyliście ujrzeć to trzymanie? To będzie. Wypełnienie obietnicy matrony. Początek nowego świata. Bez śmierci, bólu czy lęku. Powinniście to wiedzieć. Nie zostaliście sprawdzeni z oglądowania? Co? Oczywiście, że tak. Więc czemu nie wiecie o dotrzymaniu? Coś jest nie tak. Trzeba powstrzymać heretyków. Do ataku! Pokazał reakcję jego prawdziwą siłę po wyzwoleniu. Poświeć tam trochę! Prom! Na sobę! Rób swoje, Gamoro! Bezbłąkane dusze nie wiedzą, kiedy przestać! Już nie tylko mózg ma te cuty! Popatrzeńcy mają za swoje! Szarżuj! Już myślałam, że nie spyta! Następny demon. Dobra, dostał. Ci zelosi nie boją się śmierci. Niech się nie boją się śmierci, bo oni są. Świat naprawdę był bez śmierci, bólu i lęku. Bo zatłukli ich za to, co odflarkowali z tym portem. Napracowali się nad zmianą wystroju. Tym bardziej jest powód, żeby dostać się do kory i znaleźć Niki. Okej, tu u góry coś jest. Jak się tam dostać? Jak odetniemy dziewczynę od Malusa? Zakładając, że ją znajdziemy. Nie odetniemy, o ile Kokonowicz nie będzie w pobliżu.
Będziemy musieli przemówić jej do rozsądku. Drax, pomożesz? Skoro jest to wymagane. I co to się opadnie? Rockstar, bądź gotów na wszystko. Taki sponsorzy streama są, kurde, na bogato. Nie, dam ci znać, jak jakiś zobaczę. Tak. Dzięki. No dobra, to trzeba kilka walk stoczyć tutaj. Wieża Kosma wyłączona. Jestem. Bo nigdy dotąd nie była tak ciemna. Wiecie, że strzelali do nas również członkowie ochrony Nowhere? Nie wróży to dla psa za dobrze. Nigdy nie byłem wielkim fanem psiaka, ale przydałby się telepata jako wsparcie. Mamy zadanie uratować Niki. O, czekajcie. Byłoby fatalnie, gdyby Kosmo uwierzył w obietnicę, ale jak mówiliśmy na Lamentis, jeśli wyleczymy ją, wyleczymy też innych. Jaką obietnicę mogli w ogóle złożyć psu? Że porzucają mu patyk? Dokładnie. Musimy wierzyć, że nic mu nie jest. Serio? Jest coś na czacie? Trochę się boję, ktoś tam może być. Na tym targu. Weźcie tam, napiszcie coś na czacie, żeby nie było, że same boty siedzą. Ale tym razem z bliska. W Nowhere świąteczne boty, kurde. Flark, tutaj! Tylu ich jest! Sądziłem, że większość Nowherczyków odrzuci obietnicę. Każdy ma coś, czego chce, a nie może dostać. Tak, ale te menty nabierały podejrzeń wobec każdego, kto dawał im coś za darmo. Masz rację, Rocket. Miejscowi byli twardą ekipą. Widziałem kiedyś, jak jeden z nich stłukł na kwaśne jabłko innego, bo mu powiedział komplement. Wszędzie mają te przyflarczone akumulatory wiary. Jak na Halas Hope. Może w korze Continuum. Też mają wielkie działo wiązkowe. Żeby wysysać wiarę z wielu światów naraz? To w ogóle możliwe? Te akumulatory nie napełniają się energią. One ją wydatkują. A więc coś zasilają. Na pewno na to wygląda. Ciekawe, co zasilają. Myślałam nad tym, co mówił Warlock. Czym znaczy? Od kiedy go znamy, nie zamknął się ani na chwilę. Tym, że Niki i ten cały magus mogą być zbyt mocno powiązani, żeby ją ocalić. To różne flarczyny! Szykujcie się na śmierć! Oni nie boją się śmierci. To nie znaczy, że nie będzie ich porało! Dajesz przyblasie! Normalnie piekło zamarzło! Zrób marionetkę, Grut! Gdyby tylko znali prawdę! Zabijemy Rakera! To może część ocalimy! To byle piechota! Mój podstęp średnio się... Siup! Ale porobiony! Jakie się boty głębiej, tym więcej szczykiem i sernikiem nie mają sił pisać, dokładnie. Kapłan mówi, że wskrzeszają. Nie mogą wskrzeszać umarłych, zwłaszcza po tym, jak ocalimy Niki. O, patrzcie, tu jest ten, tu jest... słaby punkt, to musi ktoś coś z nim zrobić. Że kościół zdołał przejąć korę. Ostatnim razem zdawała się dobrze zabezpieczona. A może tym? Nie tak bardzo, jak myślał pies. Kurde, widzicie? 200 IQ. Trzeba go liczebno. A nas nie no, strój dla szopa znowu. Wspaniale, że dodajesz nam otuchy, chłopie. Tutaj! Chyba da radę się przecisnąć. Musimy być blisko baru u Mantla. Widzisz go? Nie bardzo. Za dużo tu się wala gruzu. Za nie dużo gruzu. Po drugiej stronie może na nas czekać jakaś banda... No cóż, to nie zadziałało. Idę. A co z fanatykami? Ostrożnie, Peter Quill! W końcu kto jak nie my, co? Gamoro, powinnaś być w stanie wetknąć tam teraz miecz. Pomożesz mi wejść? Oby wytrzymał. O, szcium, tylko nie baru Mantla. Popatrz, to już sprawa osobista. Peterze Quillu. Jak już tu wszystko załatwimy, będzie trzeba opowiedzieć nasze przygody, Rapsodo. Ani śladu po Golden Brownie, od kiedy związał. Jest silny ten Peter Quill. Adamie Urloku. Może leży rozplaskany gdzieś w Lower City. Co Adamie Urloku? Drużyna tych świrów. Po co nam w ogóle ten złocisty? Radziliśmy sobie dobrze i bez niego. No ja nie za dobrze. Magus pożerał moją duszę. Coś cię pamięć zaboli. Wiecie, czemu potrzebujemy Warlocka, żeby powstrzymał magiczny rytuał Magusa? Nie umiemy czarować! Tak, bo magia nie istnieje. Po Lamentis nie jestem już taki pewien. Nic z tego nie...
Cisza już! Wpadają tu kolejni kościelni! Niedługo będą nie wpadać, a padać! Krak, do dzieła! Krok, do dzieła! I ty, gramy w żelazowego zbijaka! Chłopa, wszyscy mają za swoje! Dobra, porobieni, kurde. Dobra, ale ja tu kilka misji miałem mieści. Dla niektórych bardzo martwym. Ale co, o kurde, ściana nam się zrobiła za plecami, ja tam chciałem jeszcze poznać kogoś. Co waszym zdaniem zrobili z Nowerczykami? Albo są pod nami i czekają na dotrzymanie, albo zabrali ich na sakrosankt. Dołączą do milionów innych. Śpiewających w tym wielkim cylindrze. Katatiańskie pieśni wojenne śpiewane przez Draxa pod... To jest trochę słabe, bo ja bym się chciał tam wrócić, nie? Wiecie, zobaczyłem coś i nie wiedziałem, czy iść tu i czy iść tu. Wlazłem tu, zaczęła się walka i kurde, koniec. I już nic nie zrobicie. Ale tam było, wiecie, nie wiedziałem po prostu, czy tu. Ale odbicia. Ale ray tracing. Widzieliście? Taki... Tu. Się odbiliśmy. Niesamowite. O, rany. Tu było przecież Emporium. Kościół je zniszczył? Wątpię. Kolekcjoner zwiał pewnie przy pierwszych oznakach kłopotów. Jeszcze przed oznakami. Kolekcjoner umie rzekomo zaglądać w przyszłość. Zaraz, ale jak on przeniósł całe Emporium? Było statkiem. Uwaga, widzę, że chwilu. Hej, było statkiem. Strasznie dużo światła. Myślisz, że to całe doflarkanie, co? Ale to może być tylko poświata z kabli. Cokolwiek te świry kombinują, potrzebują mnóstwa prądu. Może poświata tak zapewnić się energię, żeby dotarła do lamenty. Może Raker próbuje wskrzesić celestiańską głowę? Przywrócić jej życie? Albo może chce... Przecież mózgi już jej wygrzebali. Jest przecież kompletnie martwa. Nie ma mowy, żeby ożyła albo weszła w nadprzestrzeń. Gadają, że celestiani są zasilani nadprzestrzenią. Tak czy inaczej musimy dotrzeć do podziemi miasta, znaleźć dziewczynę i ich powstrzymać. I musimy być gotowi, bo spróbują nam na to nie pozwolić. Nawróceni są gotowi na śmierć, by przywrócić życie swoim bliskim. Co jak się zastanowić, zakrawa na ironię. Są takie miejscówki, gdzie te odbicia ładnie widać. Stworzyliśmy bardzo silną drużynę. Tak, jasna sprawa, Drax. Jesteśmy flarcznie radosną rodzinką. Hit. O nie. Co ty robisz z tym śmieciem? Nie jest śmieciem. To laleczka. Amidala. Oto moc jej światłości! Vaya Maniati! Vaya Maniati. Strażnicy Galaktyki! Ocali wiernych! Powiadomić Unifikatora! Otrzymanie nie może być zakłócone! I proszę, w końcu pękła! Gamoro! Czekaj na nas! Musimy zyskać na czasie! Nie zepsujesz jej znowu! Już ja ich zepsuję! Puść ten we wroga teraz! Nie tylko ty tu walczysz, Gamora! Czas na Draxa! Nie! To nie przeze mnie tak robi! Miasz wroga, Drax! Ej, Queen! Puścić fajerwerki? Kurde, udało mi się. Co jest? Trener daje zobił w drużynie! Oto piachu z nim i robią dalej! Oto mój gniew! Rocket! Bomby! Jedziemy z nim. Ale kogo?
się dzieje, Gamora? Gamora? Co się dzieje? To najęczy, jak stoi w miejscu i w ogóle nie walczy. Gdzieś jest przeciwnik i go nie widzę gdzie. Kogo? To teraz, Peter! Odstrzeliłem fanatyka! Fanatyk. Jezu, ona jest niezła. Ale bije sekciarza. Coś nie tak? Wręcz świetnie. Aha, wyraźnie nie tak. Gamora, stój, zaczekaj! Co? Żeby więcej dzieci szło na stos w imię Flurwiego kościoła Rakera? Nie, jasne, że nie, tylko... Tylko co, Peter? Nie wiem. Oddychaj. Każda zmarnowana minuta! Nie ma czasu na oddychanie! Wiem, że Raker ci się źle kojarzy. Tu nie chodzi o Thanosa! Tylko o Nikki. I co tacy jak Raker i Thanos robią takim jak my? Jak ja? Moja siostra? Gdybym tylko lepiej chroniła Nebulę, to może... Ona teraz już jest, kurde. Rage, tak zwany. Rage. Nebula nie żyje? Jak? Kto? Znajdę go i ścisnę Farfolcowi grabę. Grabę. Zabiłaś siostrę? Więc to ją ujrzałaś w obietnicy Matrony. Tak poznałam fałsz. Bo ta, którą znałam, została spaczona w złą, nienawistną i mściwą potworność. Coś, co byłam w stanie powstrzymać wyłącznie ja. Tak zrobiłam. Ale nigdy nie myślałam, że przeżyję. Czemu nic nie powiedziałaś? To nie najciekawsze zagajenie rozmowy. Hej, jestem Gamora, siostrobójczyni. Chcesz się pobawić? Jasne, że nie. Jak można się bawić z monstrum? Monstrum. Po co ci taka w drużynie? Drużynie, w której... Jest mi dość miło. A suma summarum. Cóż, ja nienawidzę Nebuli, a więc po mojemu... Co? Tylko mówię, że to nic nie zmienia. Właściwie to zmienia wszystko. Największa zabójczyni galaktyki przyznała, że nas kocha. Wcale nie. Owszem. Powiedziałaś, że nas kochasz po części zabiciem siostry. Powiedziałam, że mi z wami miło. Tak, Katatianie definiują miłość. Lubię. Niech będzie, że lubię. Możemy już ruszać? Właśnie. Wystarczy już tego festiwalu miłości. Festiwal miłości. Uznajemy się, Gamora Zenwuberi. Prawie całkiem jak ślub. Cierpię tutaj, Katusze. Uznajemy cię. No dobra, stawiam, że złapaliśmy oddech. To co, chcecie iść powstrzymać świrniętego guru? Tak. A teraz odblokowano mega zdolność egzekucja. Musisz
Wciąż nie wierzę! Zabiłaś Nebulę! Luzuj, Rocket! Działaj, Drax! Trzeba pokazać, Juni! Nie trzeba mi tego powtarzać! Ale porobiony! Zaśmieciłeś go, stary! Ile już godzin walimy z tego robota? Musimy sprowadzić go na dół! No chyba 3 sekundy w niego biliśmy, bo taki jest ten kozak. Co to się stało? Dobra, zebranie drużyny. Teraz będzie akcja. Kim jesteśmy? Jesteśmy najlepsi. Cieszę się na tę chwilę, drużyno! Zwycięstwo wkrótce będzie nasze! Jestem! Umieszczą nasze imiona w podręcznikach historii i nie zapiszą ich z błędami! Hej! Wiem, że chcemy świętować, bo pewnie jesteśmy 2 kroki od zwycięstwa w tej walce. Ale jeżeli zaczniemy tańczyć przed wygraną, to te ciumasy poślą nas do piachu. Więc zachowajmy skupienie i pokażmy frajerom, jak bujamy! Kto jest ze mną? Oto mój gniew! No i się udało. Chyba nie przeżyli zbyt mocno porażki. O nie, zrobiłem zbiórkę, a to koniec walki. Mają dostęp do kory. Kto wie, ile wsparcia. To zajebiście, że zrobiłem zbiórkę, bo ona się przez walki ładuje, nie? Najszybciej będzie przez wieżę Kosmo. Ona nie jest jedna na walkę, z tego co kojarzę. Mam straszliwą ochotę coś przewrócić. Drax, weź co tu zrób. Więc Gamora? Jak przestać? Serio? Pole siłowe? Jak znajdziemy źródło zasilania, to je wyłączymy. No to szukajmy. Co to jest? Widzisz dzieciaka w tym rytualnym tym? Nie da się przegapić. Myślisz, że Kościół mu to zrobił, czy taki się biedak urodził? No dobra, pole siłujące i co trzeba zrobić? Musisz odłączyć zasilanie, Quill. Aha, dobra. Dobra, Peter, wiejmy. Nie ma to jak zrobić pole siłowe z zasilaniem po stronie tej, którą wiecie. No dobra, to przed nami, książkowo! To nie czas na czyte... Coś to nie podumał ktoś, jak to robił to pole siłowe. Strażnicy Galakty. A ten serenki nie odrobił? Znaczy nie odrobił? Matrona do aktu dotrzymania wyznaczyła te oto stacje. A wy jej nie powstrzymacie. Ona nic nie wyznaczyła. Od początku nią manipulujesz. Ona jest światłem. A ja jedynie już. Trudno być światłem, skoro tkwi w niej to mrocznawe coś. Luźnisz! Ale chociaż odrzuciliście wydostań was z mroźnych okowów śmierci! Musi go wyjaśnić teraz. Ręka skierowała cię ku upiornym urwiskom, druhu. Co niemożliwe. Widziałem twą śmierć. Powłoka przemija, lecz jej podstawa jest wieczna. Przerwij tę zawziętą bezmyślność, zanim pozbierasz owoce zgrozy. Jakiej zgrozy? Co, jęknął jak baba. Łosikiem, kurde, cieniutkim. Ups. Kurde, szop jest najlepszy. Pozamiataj, Rocket!
Rapsodowie będą opiewać nasze czyny! O! Na ziemi była taka piosenka! Ja tylko chciałem go obudzić! Te spłąkane dusze nie wiedzą, kiedy przestać! Na snajperzy! Tam, kurze! Musimy zwrócić dystans! Gdzie są snajperzy? Potrzeba przestrzeni, Grog! Uda się! Możemy wskoczyć żabką z powrotem na most! Żabką? To... po prostu pokażę! Wow! Położyłem psychola na łopatki! Nie, snajperzy, musimy skrócić dystans. Patrzcie! O nie! Oby ta klapka o boku nie była ściemą! Mają nas jak na dłoni! Przecież tu nie ma ich rąk! Mówi, żeby stąd jak! Z tym się mogę zgodzić! Co teraz, Peterze? Jak mam skrócić dystans? Aha, tu! Przed nami psia wieża! Musimy się nam przedrzeć! Pomysły! Widziałem znak! Strzelają do nas, to kiepski znak! Mówię o tym billboardzie! Może da się nim zasłonić! Aha, czyli może mam to strzelać i... No pewnie, że wcześniej było łatwiej! Nie wiem, jak to zrobić, słaby element, jak się strzela. A teraz korpus nowa! Będą potem musieli zrobić wielki zaciąg! Trzeba pruć prawie we wszystkie strony! Jak byśmy inaczej trafiali? Tylko mi nie pospadać! Żeby cię tylko snajperzy nie dostali! Nie mam pojęcia, co mam z tym zrobić? Aha, Gamora, Jezu święty. Dobre! Jak będą jeszcze snajperzy, to chcę jednego. Ja obiecuję. Dobra, musimy dostać się do windy. Szkoda, że zepsuli most. Rozwaliłem zmaczonego gliniarza. Trzeba mu wbić trochę rozumu do łba. Pokaż, kto silniejszy! Przed nami psia wieża! Trzymaj się, Niki! Idziemy! No pewnie, że wcześniej było łatwiej! Dobra. Złotko musiał przejść! Choć raz chciałbym przejść przez ten most bez awantur! Podziękuj za to Złotkowi! Łotko pocalił nas przed swetną śmiercią! Nie boję się Rakera i jego światełek! O nie! Ej! Masz u mnie łok, Quill! Nie dałem się zabić w stronę świat! Krót! Daj wycisk! Rocket! Ulżyj sobie! Jestem tu! Ej! Jak może prowadzić pomysła na ziemię? Szybko! To już nie korpus nowa, Peter! Nie masz szans! No, teraz spać! Nie potrzebna nam pomoc, Złotka! Proste. Dlatego go postrzeliłeś? Jezu, jaka walka. O, ten jeszcze nie ma. Granat szpilowy nie ma. Jeszcze jedno ulepszenie i będzie max. Prosto w tyłek. Widziałeś jego minę? Jakby mówił, o mój złoty zamek. Szacowne siedzenie. Perfekcyjne popsko, albo... To po... Uwaga! Flak! Nie mnóżmy sobie... A ten Raker skąd ma niby jakieś moce jakiekolwiek? Że on był jakimś zwykłym typem. Dobra, musimy dostać... Mało zabrakło! Rób swoje, Drax! Z przyjemnością! Zabierza! Musimy się tam przedrzeć! Wysadaj! Ci fanatycy nie rozumieją po dobroci! Teraz ci pokażę!
To jakby całe małe tu było! Dopóki tu są, nie mogą ogarniać! To jak oni to tam zwali? Do flarczenia! Chyba inaczej! Nie! Mnie się tak podoba! Tylko mi nie pospadać! Żeby cię tylko snajperzy nie dostali! Jak tam wejść? Aha, tędy. Czekajcie, znajdźka. No pewnie, że wcześniej tu. Było łatwiej. Sara, on zawęci! Nie wiem, jak tu wejść. Żeby przejść! Ktoś zaraz dostanie kosę. Co tu? Przed nami psia wieża! Dobra. Musimy się tam przedrzeć! Psia wieża, musimy się przedrzeć. Rychło w czas, bo na ten most to już nie wrócimy. Wiem, gdzie jesteśmy! Obok jest droga krzyżująca się z mostem do kosma. Gdzie? Powinna być... pod nami. Mhm. No i co teraz? Jestem Groot. Groot myśli, że jak ocalimy Nowhere, zostaniemy szlachtą. Drax, stary, zróbmy dziurę. Oto i droga w dół. No nie, a ci wciąż? Nasz przynajmniej chyba wygrywa. Czekajcie, bo jak gdzieś przelazłem. Co to będzie? O kurde. Nowy strój. Zabijanie na co dzień. Możesz zmienić garderobę strażników. Ktoś widzi, jak możemy przejść? Jestem Groot. Tak, nic nie zrobimy, póki jest tu ten znak, Queen. Bababum, maleńka! Dużo niszczymy dziś materiałów reklamowych. Nie potrzebujemy przypomnień o kupnie kremu. Może powinniśmy wezwać okręt, żeby dostarczył nas na miejsce. Nie ma mowy, żeby pozwolili nam wylądować gdzieś blisko. Już lepiej się stąd przebijać. Prawda. No dobra, szczerze wolę witać ich ostrzami. Zrobisz nam jakiś most, czy jak? Jestem Groot. Co z tego, że nie poprosił? To nie... Groot pewnie nie zna żadnej okrężnej drogi. Gdybym dostał się na drugą stronę, schakowałbym to i opuścił most. Gdybyś ty mógł to zrobić, popsuła mi się perfekcyjna linia włosów u mnie, czy u mojej postaci? Rzućcie mną! Rzućcie mną! Niech mięśniak mną tam miotnie! Żartujesz? Po aferze, jaką ostatnio zrobiłeś? Teraz jest ale będzie rzucanie. Rzucanie szopem. Po prostu wam ufam. Zostawcie to mnie! Wow! Dobrze, że to nie robię. O, shit. Jesteś cennym członkiem grupy. Nie narzędziem, którym można rzucać. Martwi mnie ten rytuał. Co się naprawdę stanie, jak go nie powstrzymamy? Na pewno żadni zmarli nie wrócą do życia, trzymając się za rączki. Nie trzeba się tym martwić. Wiem, że przemówię Niki do rozumu. To sprawka Rakera, nie jej. Ja też w nią nie zwątpię. Przecież jakieś znajdźki tu poszukać, bo tu widzę, że taki teren jest duży właśnie. Taki teren to zawsze jest, żeby coś znaleźć. Chodź, Gamora. Nowhere Security Center. Restricted Area. Jakim trzeba być flardiotą, żeby uwierzyć w to doflarczenie? Magus domaga się pokrępstw. Zwodzi cię podłą ułudą i pożera twoją duszę. Czułam to w mojej obietnicy. Ten potworny głód. O tak. Tak to właśnie głód jest. To mało powiedziane. Ożeż ty! Całe to światło nie prowadzi do Kory, tylko nią jest. Jak ten kundel na to pozwolił? Będziesz mógł go sam o to spytać. O kurde, mają go. A czemu on jest w jakimś polu siłującym? Nie trać wiary, widywałem go w gorszych tarapatach. To może on nie jest przejęty. Tylko jest, znaczy jest jakby, wiecie. Zwierzak jest wystawiony na obietnicę. Wręcz on zwoje go psa! Nowhere idzie nie opiera! My się opieramy!
ani drogi! Na ćwiartki, Gamoro! Chłopaki, co robimy z tym robotem? Ochrona Dower będzie miała przeciumane! Jeśli jakaś zostanie! Dobra, zrobimy jeszcze zbiórkę, może się uda zresetować i jeszcze raz zrobię komplet ciosów na nich, to spadną w sekundę. Wkrótce zwyciężymy, przyjaciele. Chyba, że przyślą posiłki. Jeśli przyślą, to będziemy jak błyskawica. Uderzymy ich od tyłu. Jestem! A co jeśli będą zbyt szybcy? Potrzebujemy innego planu. Kogo obchodzi, co ludzie mówią o zabójstwach? Bo jesteśmy strażnikami! Nie ma więcej skilla! Czy on rymuje? Niech sobie gadają, co chcą, ale wiedzcie jedno. Ta galaktyka jest w opałach. Będzie lepiej tylko, jeśli zrobimy to, co umiemy najlepiej. Kto jest ze mną? My! Niestety, my jesteśmy! To się udało, czy nie? Atakuj, Gamoro! Hej, android się odsłonił! Na niebo! Bierz wroga, Groot! Zrób tu bałagan! To historyczny bój! Ostatni bastion Nowhere! Jak dostaną kosmo, to już po wszystkim! Ochrona Nowhere będzie miała przeciumane! Dobrze, niech przeżyją! Kosmo! Mów do nas! Szuju moju! Wyciumałby nas stąd lepiej! To twój koniec! Odpalaj, Rocket! Niech psina nie zapomni, kto jej ratował dupko! Później mu przypomnij! No... Kosmo! Wywiniesz się jakoś! Nie daj się! O kurde... On jest przejęty. A czemu on z nimi walczył, jeśli jest przejęty, no, nie rozumiem. Flurwa. Jest jednym z nich. To nasz przyjaciel. Tak, jak wtedy Drax. Nie wlezę pchlarzowi do głowy. A może nie będzie trzeba. Hej, stary. Czy ty... Mocarny pies. Zabij go, póki możesz! Stój! Wciąż tam jest! Ja go słyszę! Słyszę tylko szczekanie! Wytęż! Umysł jest tam! A flurwa, zastrzel go i już! Spokojnie! Kumple, pamiętasz? Kumple. To Peter Quill? No skosz mnie Peter Quill. Tak, stary. To ja. To przecież my! Gdzie tu? Kosmo czuje! Ale zapach... Nowhere? A gdzież by indziej? W futrzaku! Umysł mu chyba siada. Albo po prostu to pies. Nie widzi nas. Cały czas jest w obietnicy. Kosmo! Gdzie jesteś? Co widzisz? Błękit nieba i auta do gonienia. Kosmos znów wrócił. Dom, jak mówi się, w dom. W dom. On opowiada o ziemi. To łajka? Tak, bo to są, on ma jakieś takie rosyjskie psy tam. I to odczuwanie ziemi pod labami. Żadnych zmartwień, tylko spacery do przejścia. I pilka do lapania. Skoro tęskniłeś za domem, nie mogłeś wrócić, kiedy chciałeś? Nie w sensownym czasie. Tak samo jak Katatiani nie mogli. Nowhere to twój dom. Tutaj i teraz. Nowhere jest niczym. Martwy leb. Kopalnia złomu. Jest czymś więcej. To wyjątkowe miejsce. Jestem Groot. Jeśli przez spotkanie rozumiesz ratunek, tak, to tutaj. To prawda. Nowhere to pierwsze miejsce po ziemi, gdzie Kosmo nie czuł się bezpański. Dopiero tutaj Kosmo zapomniał, co utracił.
To przystań dla przybłędów takich jak my. Jak ty. To jest dom. A na ziemi się tylko urodziłeś. Nie skala jest ważna, a to, co Kosmo miał na tej skale. Metr łóżka do spania i brzuch do klaskania. O Boże, z imienia. Ty tęsknisz za byciem własnością? Kosmo nie był własność. Miał swoją rodzinę, a później nagle nie miał. Smutasy wysłali Kosmo w kosmos. Kosmo wiele psich lat szukał utraconych. Ale nie. Miałeś swych panów, tylko że cię chyba oddali. Rodzina nigdy nie odwróciła się od Kosmo. A twoje szczeniaki, Kosmo, to jest rodzina. Młode Kosmo to... Są tu chłopie i cię potrzebują. Miłości, ochrony. Ale ludzie wolali na Kosmo do nogi. Wierność ważna. Ale te szczeniaki cię potrzebują. Bądź wierny im! Nie porzucaj ich jak ktoś kiedyś ciebie! Kosmo by nigdy! Albo i tak! Są tu gdzieś na Nowhere i może potrzebują pomocy! Kosmo, musisz wiedzieć, że coś tutaj śmierdzi! Uda mi się go odkręcić? Ludzie Kosmo nie mają zapachu! To podłe wynaturzenia, musisz gryźć je z całej siły! Idź precz! Kosmo nie aportuje twoich klarstw! Tak jest, stary, powiedz im! Nowhere to prawdziwy dom Kosmo. Jego młode to rodzina. Będzie ich chronił z całych sił! Kurde, udało się, to dobrze. Ciekawe, co by się stało, jakbym go nie odkręcił. Może mi pomoże w jakiejś walce finałowej albo coś. Może być nam potrzebny. Myślę, że zwierz dojdzie do siebie. Ma swoją misję, a my swoją. Więc ma swoją misję, a my swoją. Nic mu nie będzie? Ma grube futro. Dobra jest, wciąż mam kody dostępu z moich i gruta wakacji. Znaczy, jak odeszliście z grupy. Czemu zawsze musisz być tak flak? Kurszywe żuje flurwiaste. Kosmo zmienił kody? Widać tak. Dobra, znajdźmy jakieś... Może wpisałeś kod niewłaściwie? Zdarzył mi się już ten błąd. Przy twoich grubych paluchach to jasne. Moje nigdy się nie mylą. Pewnie tego pożałuję. Tylko nie wzbijaj pył. Skradzione kody, odsiadka. Co wy tu właściwie robiliście wcześniej z Grutem? Dostaliśmy robotę od starej wtyki u Mantla. A potem ty wpadłeś na rodzinne spotkanie z panem Bezustym. Znam dziwniejszych gości. Ja dziwniejszych od ciebie nie. Co to to żuje? Trzęsienie ziemi? Wątpię. Nie jesteśmy na ziemi. Cokolwiek tam robią, zaczęli chyba kolejny etap. Rytuał się pewnie niedługo zacznie. Jest. Dobre pytanie. Skąd mamy wiedzieć, jak powstrzymać coś tak potężnego? To pewnie pytanie do Biedrony. Szkoda, że nas olało. Kiedy Drax był w obietnicy, mówił, że Magus... Jadł mi duszę. A wszystko, co je, umiera, tak? Nie brzmi to zbyt naukowo. Chcesz zatruć jego jedzenie? My jesteśmy jedzeniem, więc... Nie. Chcę zatruć jego jedzenie. Foj. Dość już mam tego mózgu i kościoła uniwersalnego Wajna. Strażnik Galaktyk! Kosmo ma warszój dług! No cześć! Ej, między nami a Korą jest cała armia oprychów z kościoła! Dołączasz? Nie! Kosmo odbija wieżę ochrony! Tam kryją się jego szczeniaki! Bez wieży, no łęcze, a nie. Szczeniaki też. Jasne! Pilnujno się tam, stary! Chodzi o to, że... jak śliwka w kozło! Dzięki, Drax! Aż tak! Zapający kolos minami działa mi już na nerwy! No to trzeba wyworkować dupka z gry! Może następnym razem spróbujemy... O kurde, tam był jakiś mocarz. I mnie załatwił. Kogo ja biłem? Jakiś leszczy, frajerów, wszystko na nich zużyłem, a mocarz mnie załatwił.
Mhm. Dobra, chodźcie. Strażnik Galaktyk! Kosmo ma barszój dług! No cześć! Hej, między nami a Koro jest cała armia oprychów z kościoła! Dołączasz? Nie! Kosmo odbija wieżę ochrony! Tam kryją się jego szczeniaki! Bez wieży mogło i przepadnie! Szczeniaki też! Jasne! Pilnujmy się tam, stary! Jeśli to nie będzie ten bajeralski pasterz nowy, to nie wiem! Te miny nie mogą wywracać nas w powietrze! Dziaki już! Będzie bolało! Co jest na dnie tej dziury w mózgu? Pewnie ku najstraszniejszej śmierci wołę! Kto to strzela tymi? Nie dam rady, Queen! Gryzoń walczy o przetrwanie! Ciśnij tym, Drax! Dobra. Już o, tego nie wyjdzie! Będzie problem z tymi minami! Tu trzeba dokładnie! Nie rozpali! Nie ma sprawy! Kiedy znowu będę mógł coś rozpalić? Wzięłam Centuriona! Nie spiszą nam tego na stałe w akta, nie? Wolniecie przez Centuriona za sobą! Ale śmiesznie! Zbombardował Quilla! Jest moc! To miejsce mocy! Dobra, trzeba go zniszczyć. Miejsce mocy. Te bomby nie da się nigdzie ruszyć! Jedni durnie muszą pilnować mózgu. O fuj! Masa mózgowego pyłu. Tak, zmieni wasze odskrzela w głowę. Muszę się tu na górę dostać, a jeszcze nie wiem jak. Dobrze, że mam maskę. Nic nie da. Drobinki są tak małe, że już się trafią. Pewnie już masz szare płuca. Płuca i tak są szare. Drax, pomożesz? I hop! Z radością! Dobra, dajesz Drax. Co ty wyprawiasz? Stamtąd przyszliśmy. Krótką chwilę! Co tu się świeci? To nic. Przekonaj mnie, żebym a po co masz odnawiać u mnie słowa, jak nie chcesz, to ja cię nie będę przekonywał, chłopie. Może tam być wszystko. Wiem, że jeden z nich to biblioteka i miejsce relaksu. To nie jest koncert życzeń. Czekajcie, jak tu wyjść. A, już wiem jak. Drax, to twoja działka. Oczywiście. Gdzieś, o właśnie, jest nawet zaznaczone gdzie. Drax, chodź tu, szybko! Ruszam się tak szybko, jak to konieczne. Quill, wiesz, że tylko sobie żartowałem. Słucha, to szare płuco nie istnieje. Tak, wiem. Więc uwierzyłeś. Szare płuco. Wiedzieliście? O, tak. Naturalnie. Zawsze dajesz się pośmiać, Quill. Ha, jest tu ta Gamora, kurde. Nie wiem, co tu bardziej dezorientuje. Patrzenie w górę czy w dół? Dobra, tu jest strój ten. A mówisz, Marek, o tym klubie jakimś disco tam. Osied! Tylko z góry! Chcę taki. Apokaliptyczny lord. Zajebisty. Myślę sobie... Tak, mieszkańcy Nowhere dbają o siebie, ale... Myszką paranoi. Chyba mało powiedziane. Więc może na widok kłopotów część wsiadła na statki i dała nogę. Nie doceniasz ich chciwości. Raker obiecał władzę i życie wieczne. Ostrożnie, wszystko się tu właściwie sypie. O. Ale Nowhere może tak wkrótce wyglądać. Da radę stanąć na nogę. Mogę zrobić bajery, to nie ciekawe, czy mi się uda te dwa ostatnie, czy jeszcze. Oj, nie uda się, trzy po pierwsze. Eleganckie ulepszenie. Nawet niestety, ty tego nie czekać zepsujesz. Jeszcze. Czyli po prostu to wszystko zostawili, jak odkryli Korę? Jeśli przez zostawili masz na myśli, że Pchlas wariował i wszystko wywalił, to tak. Nic dziwnego. Wyobraźcie sobie, że wpada w niewłaściwe ręce. Hej, Groot! Pomożesz mi się tam dostać? Tyle wystarczy. Czy to związane z naszym zadaniem? Chcę rzucić wokół okiem z góry. Zwiat? Zwiat! Dziwnie tu pachnie. To ten mózg. Czuję się już ze starości.
czuć metalem i... nie wiem, czymś jeszcze. Moszcznikiem. Słucham? Uryna dużego katatiańskiego robaka. Nie wiem, czy miałem na myśli właśnie szczyny robala. To na pewno ten zapach. Więc ja mam tu zrobić? Coś tu jeszcze jest do zrobienia, czy? Nie zjadłem na statku. Masz wokół mnóstwo soczystego mózgu. Zaczekam. Chyba nie. No ale tu nie za bardzo jest co innego do roboty, co ja tu przyjąłem. Żal patrzeć, że moje inwestycje poszły z dymem. Inwestycje? Kilka płat, tutaj, okej, okay, dobra. Broni, trochę kasy na szkolenie okrytu. Wow! Strząsy przybrały na sile. Można i tak to nazwać. Jest to trafne określenie. Ale nie pomocne. O, co oni ci zrobili? Czemu największe siły wszechświata nie robią nic w sprawie kościoła? Galaktus, nieznajomy, żywy trybunał. Na galaktycznej wojnie też ich nie było i wygraliśmy bez nich. Błędnie sądzisz, że poświęcą choć jedną starczałą myśl komu innemu niż sobie? Biedactwo. Co on tam jęczy? Wszystko dobrze, Rocket? Nie, nie jest dobrze. Kora, Nowhere, co się stanie z tym miejscem? Ta podła kraina taniej wody i szemranej kasy jest mi niemal domem. Nie pierwszy i nie ostatni raz ktoś podejmuje próbę przejęcia Nowhere. Kosmo wciąż jest z nami. Jak już nakopiemy kościołowi, zrobi tu porządek. Oby niezbyt duży. Dzięki, Quill. Co kupcy robią z tym całym mózgowiem? Kupują też kości i płyn rdzeniowy. Czemu? To głównie naukowcy. Próbują zrozumieć wszechświat albo stworzyć jakąś super broń. Jak ja się mam tam dostać? Tu nie. Kurde, problem. Aha, tu. A tu się przechodzi, ja pierdzielę. Drobna kwestia do przemyślenia. Jak w ogóle wyłączyć. Dobrze, oni stoją przed tymi miejscami, bym w życiu tego nie znalazł. Tak, raczej nie będzie przycisku wyłączającego. A mógłby się skakować? Nie mówimy o jakimś złomiastym AGD. Nie Kora jest tutaj problemem, a flarkusy, które ją mają. Pokonamy ich, a Kora będzie tylko maszyną bez sternika. Skąd wiesz, że jest jakiś ster? Ja go nie widziałem. Nie ma ster, ale wolałbym nie zostawiać jej naładowanej kościelnym ciuchu. Skupmy no się i kolejna na tym z wiarą. Na pewno wszystkie mają ten sam oczy. Uwaga, idą! Cała ich banda! Jednego będzie mniej! Niedobrze, za nitro! Widzę na was zabijanie! Nax lubi się trochę pozablać! Rocket! Rozpałka! Na śmierć, Drax! Hurra! Nowi mózgowce! Będę miał koszmary o mózgach! Zaatakuj tym, olczynie! Wspaniała bitwa! Aż ziemia wszystko posada! To nie my, stary! Zrób drzewo! Gdzie ten Warlock? Warlock to dzielny bojownik. Zaufajmy mu. Bum. To są szczeliny. Jakie szczeliny? Nie możemy wciąż wdawać się w potyczki. A mamy wybór? Strzelają, to my też. Tutaj. I znów wspinaczka na mózg. Najpierw przejdźmy na drugą stronę. Żeby było jasne, po powrocie zajmuję prysznic na zawsze. Dobra, Groot, zróbmy swój własny most. Rany. Mam nadzieję, że Warlock dotrzyma do końca. Haha, nie! Złotek na nas nie liczy. Dla niego jesteśmy brudzący. A ten co tam robi? Widział, na co nas stać. Co ważniejsze, my wiemy, oni na po co tym mózgu nas chodzą. Dobra, spokojnie. Czyli jak odbijemy niki,
czekamy na Warlocka? I Biedronę. Nasz plan wymaga bardzo wielu osób. Skąd myśl, że ratowanie świata będzie łatwe? Może nie róbmy wszystkiego naraz. Najpierw Nikki i to dotrzymanie. Jakże pragmatycznie. Staram się nie dzielić skóry na niedźwiedziu. Czyli nie dzielić niedźwiedzia. Ostrożnie, robi się wow! Thor, chcesz czynić honory? To jasne! Patrzcie! Cześć, Flurbożuje! Bomby gotowe, Rocket! Na fiury! Nie zapominać, że jesteśmy razem! Koordynacja! Pokaż, gdzie robić dziurkę! Żegnaj, korpusowy lamusie! Mój renegaci są niezmontowani! Nie mijcie ze wszystkich stron! Mijam się jak mogę! Ukłułem wyznawcę z pięści! Dobra, czy tam się da jakoś dostać, bo oni... No właśnie. Tylko nie traf moich pleców! Niszczyciel do akcji! Nie zapominasz, że jesteśmy razem! Koordynacja! Koordynacja, kurde, zniszczenie pełne. Zaświęciłeś go, stary! Zebranie drużyny. Wkrótce zwyciężymy, przyjaciele. Chyba, że przyślą posiłki. Jeśli przyślą, to będziemy jak błyskawica. Uderzymy ich od tyłu. A co jeśli będą zbyt szybcy? Potrzebujemy innego planu. Hej, hej, hej! Podczas każdej walki pojawiają się jakieś trudności. Próba przewidywania, co nas czeka, tylko wszystko pogarsza. Wyluzujcie! Łatwo się pogubić, gdy robi się gorąco. Ale jeśli się skupimy... To damy im wycisk. Kto jest ze mną? Pola ulta w górę poczeka! Boli? Idę! Szykuj konary, grób! Nie zapominać, że jesteśmy razem! Koordynacja! Pokaż, gdzie robić dziurkę! Poużywaj sobie! Chyba walczymy z całą armią! Ich straty przejdą do legę! Co teraz, Peterze? Potrzeba przestrzeni, grób! Będzie was teraz bardzo bolało! Daj popalić, Gamoro! Będzie ostro! Wojna mi się przypomina! Pokażmy im, jak się to zrobi! Flashbacki, kury z Wietnamu ona ma. O, shit! Boli? Pokaż, co potrafisz! Jak wejdziemy, rękę jest pół! Mam dzieciaka! Dosięgnę ją! Jak się kombo zrobi, kurde, to koniec. Mago! Stoimy przed twoją plamą! Wychodzi! A nie da się wbić! Dobrze gada! No, dajesz go. Ale pójdzie w samo jajce. Zaczyna się prawdziwy bój. Wszyscy gotowi? Miny srogie? Nie wziąłem żadnych min. To zmień te na twarzy. A co to jest? To coś? O czym wszyscy myślicie? Myślę, że jeśli Złotek nie wykończył jeszcze Rakera, to mam tu granat z jego imieniem. Cokolwiek kombinują z Korą, muszą przestać. Tu jest Nowhere. Nasze Nowhere. To jest Nowhere. Nasze Nowhere. Wszyscy cicho. Co oni zrobili z Korą? Nikki! Przywiązali ją do splarczałej maszyny
i zmuszają dłoń do kierowania całej energii wiary w galaktyce prosto w nią. Dotrzymanie się zaczęło. Musimy ją stamtąd wyrwać. Ale jak? Uwolnijmy dłoń, to stracą moc. Są cztery kable, wyrwijmy je. Czy to jakaś walka finałowa? Bo jak tak, to musimy zrobić przerwę, moi drodzy. Przerwa. Dotarliśmy do Niki, więc chwilę odpoczynku.